No to dzisiaj mamy niedzielę. Wczoraj była kamakura. Wad tak naprawdę tego wyjazdu to GoPro odmówiło niestety już posłuszeństwa. Prawda, miała tam odpały już przed tym. Ale miesza w to. Plan na dzisiaj to jest mitaka. I tak naprawdę to wszystko. Mitaka, no i popływać w rzece. Taki jest plan. Zobaczymy, czy to się uda zrealizować ze względu, wiadomo, na pogodę. I tyle. A jutro jeszcze nie wiem. Panie pacyku, gdzie jesteśmy? Gdzieś w górach. Najważniejsze, że mam rozkwinkę, jest git. I co jeszcze jadłeś? Dango. I co myślisz o dango? Że został mi tylko patyk, takie było zajebiste. No, generalnie jesteśmy w drodze na Mount Mitaka. Macie to za 2000, chyba tam 200-300 jenów. Od ludzia naszego, czytaj z Kawaguchi. Z samego Shinjuku będzie jakieś może 1700 i tyle, więc lecimy. Szeroko godny.
no, widoczki robią robotę. Jest w planach, żeby kupić. Jako pamiątka. Ale taki punkt widokowy, niby to nie jest jeszcze ten punkt widokowy, tylko lotnisko dla helikopterów. Ale dron to też helikopter, quadratoper, czy jak to się tam nazywa. Patyczek, co myślisz na temat? No to widzę, jakieś dzieci się krzyczą. To był punkt widokowy, który w sumie nie miał żadnej tabliczki z nazwą. Nie widziałem, widziałeś? Nie. Była wcześniej. Nie, było napisane tylko viewpoint, tak. 300 metrów. Tak. I tyle. Więc punkt widokowy bez nazwy, ale jest to poniżej świątyni, na świątyni Mitaka. I tyle. A teraz idziemy do Rock Garden. W dzisiejszym odcinku pod tytułem Konnichiwa. Przede wszystkim Konnichiwa. Patryk, co myślisz na temat ludzi na szlakach górskich w Japonii? Konnichiwa i kuzo. A dlaczego tak mówisz? Ponieważ oni też do ciebie mówią? Tak, non stop, witają się. To nie to co w Tokio. Gdybym miał w Tokio się z każdym witać, to bym miał zachrypnięte gardło teraz. A tutaj to przynajmniej tak raz na jakiś czas człowiek się odezwie do człowieka innego, mimo że go nie zna. Także polecam chodzenie, jeśli chcecie się witać z Japończykami, żeby Japończycy witali was gaijiny. Over. Java, liście. Pewnie zajęło udrożnienie tego szlaku, mimo wszystko. Już przynajmniej zaczyna być słychać rzeczywiście ten fotospacer z bardziej, który gdzieś tam na nas czeka. お願いします。
Patryczku, jak ci się podoba w Rockardenie? Skaryta! Znaczy tak wygląda ten Rockarden nieopodal Mondwitaka. To sobie pochodzi ze świątyni ci kawałek, jak mówiłem. No ale jest fajnie. A tutaj ludzie i tak są, co? Wyjazdu. Tak. Się człowiek zrelaksował tam, nie? W tej kąpieli, ale... Popływane w rzeczce. Następnym razem trzeba by było spróbować, wiesz co, ten rafting. Próbujemy rafting next time? Spoczko, dzisiaj grałem w... Co to się nazywa? Jak to się nazywa? No, rugby. Rugby. Z lokalsami. Zajebiście było. O, tam gdzieś nad rzeczką żeśmy sobie siedzieli z tymi lokalsami i grali. Ale tu jakby taki piękny się. Ej, tutaj to nie ma.